No, jak widać, zima piękna tego roku. Jak widać, tutaj takie rzeczy się dzieją. O, dynia jeszcze trochę ma czapę. Czapę ma dynia. Także, proszę Państwa, no dynia jest jeszcze na wozie. Tutaj, jak widać, śniegu nasypało. No, nie za wiele, no. Jakoś Robocop sobie daje radę, bo ma trochę śniegu na traktorze, ale jak będzie na wiosnę mógł, to będzie założę, no. Jeszcze nam założę. A, panie Robocopie, prawda, mamy to. Tutaj mamy w kieliszku, trochę już mamy. O, ale ciekło. No jest tam jakaś loda. Loda nie wyjdzie. No bo kieliszek jest dyżurny, nie? Kieliszek jest dyżurny. No coś to jak to na działce. Trzeba mieć i kieliszek czasami. Do wina. Tam oczywiście dom pod gawronem stoi na swoim miejscu. Jak widać, żadna rakieta jeszcze nie przywaliła. No bo tutaj mówią... A propos rakiet, proszę Państwa, no ja ostatnio robiłem wywiad z panem generałem grudniewskim, dowódcą, komendantem polskich drużyn strzeleckich. No bo ja jestem tylko kontradmirałem i dowódcą morskich drużyn strzeleckich, ale mam nad sobą jeszcze generała Jana Grudniewskiego. I cóż on mi powiedział? Zresztą to możecie w nowy ekran24.com zobaczyć. Tam jest cały artykuł o przekazaniu samochodów Mazda piechocie morskiej. No nie naszej, tylko ukraińskiej piechocie morskiej. I proszę Państwa, i co powiedział generał? Że wszystko się może zdarzyć i że może jeszcze tak być, że te rakiety, które spadają w tej chwili na Ukrainę, w ukraińskie miasta, to mogą, proszę Państwa, lądować i tutaj. I też nam będą rozwalać nasze osiedla, infrastrukturę. Bo wszystko się może zdarzyć, bo jeżeli wojna się będzie dalej rozwijać w tym kierunku, co się rozwija, to no to będą walczyć, jak to mówią, do ostatniego Ukraińca, ale pewnie i nie tylko, bo jak mówi prezydent Duda, Polska jest krajem na linii frontu. Ale generalnie, proszę Państwa, no patrzmy teraz realnie na życie, to nie tylko chodzi o Polskę i o tą wojnę, bo z tego może być po prostu wojna światowa. Wiadomo, że Chiny kooperują dobrze z Rosjanami i z kolei Chiny chcą odzyskać Tajwan. Tam podobno też już trzecia flota US Navy, proszę Państwa, tam już szykuje się też do wojny. I kto wie, czy za chwilę nie będzie tej wojny na tamtych terenach, no bo jest przepowiednia Nostradamusa, że żółta rasa będzie konie poić w Wiśle, prawda? Wszystko się może zdarzyć, a coś jest na rzeczy. Generalnie sytuacja nie jest ciekawa dla Polski, bo cały czas no, się to rozwija. No, no teraz jeszcze kataklizmy, proszę Państwa, no, w Syrii i w Turcji no, trzęsienie ziemi, to olbrzymie trzęsienie ziemi w 2-milionowym mieście. No, masa ludzi zginęła, około 20 tysięcy albo i więcej, bo jeszcze wszystkich nie wykopano, a te silne trzęsienia ziemi nadal powtarzają się. Więc nie wiadomo, co będzie dalej, proszę Państwa. No, sytuacja jest nieciekawa, jakby nie patrzeć, a my tu sobie, prawda, żyjemy w Polsce na razie jako tako, w spokoju, no ale trzeba być na wszystko gotowym. Dlatego tutaj mamy, proszę Państwa, już... No, no ja nawet słyszałem swoje możliwości, każdy może wykorzystać jakoś. Bo ja słyszałem nawet, że podobno to już Polacy budują sobie sami na własny kosz schrony przydomowe. Tam kto ma dom, to ma teren, to może sobie i schron zbudować. No na razie tu mój pojazd wojskowy wozi dynię, ale generalnie wszystko się jeszcze może zdarzyć. Dlatego ja bym był przezorny i niech Polacy pomyślą trochę, bo nie trzeba słuchać tego, co na media podają, że o, jest dobrze, bo to propaganda wszędzie jest. A jak jest wojna, to jest i wojna informacyjna. Jedni mówią to, drudzy tamto, a trzeci jeszcze co innego. Więc gdzie jest prawda? Prawda, no wiecie, są trzy prawdy, jak to kiedyś mówił ksiądz Tischner. Ale jest sytuacja taka, jaka jest i jeżeli no,
świat idzie w kierunku no, jedynej hegemonii, bo wiadomo, Anglosasi plus Amerykańcy no, mają tę demokrację, która rządzi przy pomocy pieniądza, bo pieniądz jest najważniejszy w tej demokracji. To może różnie być. No, także tu dzwonią do mnie, komu biją dzwony, to trzeba kończyć. Pozdrawiam wszystkich, życzę spokoju. Ahoj, kontradmirał, dowódca morski, drużyny strzelecki, Sławomir Ziembiński dla Was.